Witam Państwa naprawdę bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. Chciałem teraz w tej serii poświęconej BGE pokazać sensor, który jest naprawdę bardzo, bardzo wszechstronny i który może pomóc nam zrobić naprawdę świetne efekty. Chodzi oczywiście o sensor o nazwie Keyboard. Jest to sensor, którego zadaniem jest wykrywanie troszeczkę innych zdarzeń pochodzących, czy też pojawiających się w naszej grze. Otóż, jak do tej pory omawiałem sensory takie jak Ray, na przykład Radar, i inne, to one rozglądały się po scenie i znajdowały kolizję lub też bliskość pewnego rodzaju obiektów. Natomiast sensor taki jak keyboard robi coś zupełnie innego. Jego tak naprawdę gra nie obchodzi w ogóle. On sprawdza, czy na naszym komputerze naciśnięto jakiś klawisz. I chodzi nam tutaj konkretnie o klawisz na klawiaturze. Nie mówimy tutaj o przycisku reset w tym momencie. Więc jeżeli przełączę się do GameLogic, dodam jakikolwiek obiekt, to może być nawet zwykły plane, to do tego plane'a mogę dodać sobie teraz sensor. I ten sensor to może być keyboard. Przy okazji zobaczcie, mam coś sknocone tutaj w kodzie Blendera, bo zamiast joystick pojawia mi się oi-stick po prostu. Jakiś błąd, musiałem coś kiedyś zmienić przypadkowo i tak już zostało. Tak czy inaczej bierzemy teraz keyboard. Teraz tak, keyboard to jest sensor, który jest dosyć spory już, jeżeli chodzi o jego konfigurację. Mamy tutaj sporo różnego rodzaju ustawień i to sobie wszystko za chwilę omówimy. Więc teraz o co tu chodzi i jak on działa. Przede wszystkim działanie tego sensora polega na tym, że mogę kliknąć tutaj w to pole, taki niewidzialny, a może raczej bez podpisu prostokąt i nacisnąć jakikolwiek klawisz, na przykład A. W tym momencie zdefiniowałem, że ten sensor będzie działał tylko wtedy, kiedy nacisnę klawisz A na klawiaturze. Sprawdźmy teraz, jak to będzie działało. Dodajmy jakąś akcję do tego cube'a. Niech to będzie znowuż motion, Z na przykład. Będzie to po prostu obrót, więc nie ucieknie nam z ekranu, ale zawsze będzie widać, że coś się dzieje. Więc jeżeli teraz go powiększę, nacisnę P i nacisnę klawisz A, to w tym momencie widzę, że działa. Jeżeli tylko wcisnę A, od razu mam obrót. To jest podobne troszkę do sterowania w grach. Zauważcie, że jeżeli naciskacie WSAD na przykład, to wasza postać lub to, czym sterujecie w grze, wykonuje jakieś ruchy. No i to jest właśnie sposób na zrobienie czegoś takiego. Ale mamy w tym sensorze dużo więcej innych możliwości, które są już rzadziej wykorzystywane. Jeżeli teraz kliknę sobie jeszcze raz w to pole, gdzie jest A i nacisnę klawisz Backspace, to ustawię Backspace. Jak wcisnę jeszcze raz coś i wcisnę Escape, to ustawiam Escape. Z tym trzeba uważać, ponieważ jeżeli przedefiniuję sobie klawisz Escape, to nie będę mógł normalnie zakończyć gry. Wtedy trzeba przejść do ustawienia takiego jak w panelu Render, tam gdzie są ustawienia gry i tam jest coś takiego jak klawisz, który kończy grę. Zobaczcie, tutaj jest Exit Key. I to oznacza, że ten klawisz trzeba przedefiniować. Mogę tutaj nacisnąć klawisz myszy, nacisnąć Q na przykład. Teraz gra będzie się kończyła po klawiszu Q. Natomiast klawisz Escape będzie tutaj działał jako zwykły klawisz, który przechwytuje. Uruchamiam. Teraz wciskam Escape. I proszę bardzo, gra nie kończy się. Została przedefiniowana. Natomiast widać, że następuje jakaś akcja. Nacisnę teraz klawisz Q. I wyszedłem zupełnie tak, jakbym miał wcześniej naciśnięty klawisz Escape. Trzeba być świadomym takiej możliwości, no bo jeżeli ktoś przedefiniuje sobie klawisz Escape, a nie ustawi tego klawisza wyjścia, to tej gry prawdopodobnie nigdy nie zakończy. Chyba że doda jakiś aktuator, który tę grę będzie kończył. Ja tutaj ustawię sobie Escape, a tutaj coś innego. Możemy też zrobić jeszcze inaczej. Zobaczcie, jeżeli próbuję ustawić jakiś klawisz klikając tutaj myszą, a później klikam myszą gdzieś obok, to tu nie ustawia się żaden klawisz, i wtedy, jeżeli uruchomię grę, nie będę mógł niczego nacisnąć. Po prostu mogę robić co chcę, a akcja nie będzie wzbudzana przez ten sensor. Jeżeli chciałbym użyć czegoś takiego jak możliwość wciśnięcia dowolnego klawisza, wtedy muszę zaznaczyć ten guzik All Keys. I w tym momencie sensor będzie słuchał całej klawiatury, każdego możliwego przycisku, który będzie powodował wysłanie jakiegoś sygnału. A więc jeżeli teraz uruchomię grę, to mogę nacisnąć na przykład klawisz Shift. Proszę zobaczyć. Jest akcja, jest obrót. Mogę wcisnąć klawisz Ctrl, mogę wcisnąć klawisz Alt, mogę wcisnąć wszystkie trzy naraz i to też będzie działać. Oczywiście każdy inny klawisz literowy spokojnie mogę nacisnąć. Mogę nawet wcisnąć klawisze funkcyjne, tak jak F1, F2, F3, a więc wszystko po prostu działa. Nawet ten dowolny klawisz, którego normalnie nigdy na klawiaturze nie można znaleźć. Escape będzie jedynym, który wychodzi. Oczywiście mogę także uruchomić grę i wcisnąć klawisz taki jak ten, który na klawiaturach jest zaznaczony logiem Windows. W tym momencie mój system przechwytuje ten klawisz, no i niestety wykonanie nie trafia, nie dociera do Blendera, więc Blender tego klawisza nie będzie widział, ale to zależy już od konfiguracji systemu, więc takie nietypowe przypadki również można napotkać. Mamy w tym sensorze również inne rzeczy. Mamy coś takiego na przykład jak First Modifier i Second Modifier.
To są pola, w których możemy określić, że nasz klawisz należy wcisnąć na przykład z klawiszem Alt. Jeżeli go wcisnąłem, to mam Alt i teraz na przykład Q, ten klawisz, czy też ten sensor będzie działał tylko wtedy, kiedy wcisnę lewy Alt i Q. I żaden inny klawisz nie będzie tutaj chciał działać. Uruchamiam grę i naciskam teraz sam klawisz Q. Zobaczcie, nie ma żadnej akcji. Jak wciskam klawisz Alt, też nie ma żadnej akcji. A jak wcisnę Alt Q, to dopiero teraz pojawia się akcja, co zresztą no jest chyba dosyć zrozumiałe. Tak samo mogę sobie zdefiniować ten klawisz jako na przykład D i teraz to będzie mój modyfikator. Ten klawisz muszę nacisnąć razem z klawiszem Q, aby pojawiła się jakaś akcja. A więc wciskam D, zobaczcie, on tutaj sobie leci, wciskam Q i dopiero wtedy mam akcję, a jeżeli będę ciskał oba naraz, a później puszczę D, to akcja się zatrzyma. W ten sposób można robić sobie różnego rodzaju fajne kombosy na klawiaturze, które mogą się przydać na przykład do takich gier jak Street Fighter albo jakieś inne Tekeny. Mamy także drugi modyfikator, więc w ten sposób możemy je sobie tutaj ustawić. Ja na razie zresetuję te ustawienia. Włączę sobie All Keys, tak żeby działały wszystkie możliwe klawisze. I teraz możemy zająć się czymś jeszcze ciekawszym, co nazywa się Log Toggle i Target. Teraz, chodzi tutaj o to, że ten sensor może współpracować z tekstem. Ten tekst mogę wpisywać w mojej grze i on się może pojawiać na ekranie. Z tym, że aby on się pojawiał na ekranie, to muszę go dodać, ten sensor muszę dodać nie do obiektu takiego jak kostka, bo kostka jest głupia i nie potrafi się sama napisać, ale do tekstu, który jest obiektem tekstowym. A więc wywaliłem kostkę, dodaję teraz sobie zwykły obiekt tekstowy, tekst, proszę bardzo. I teraz do tego tekstu muszę dodać ten sensor o nazwie keyboard. Oczywiście zaznaczam all keys i to nie jest jeszcze wszystko, ponieważ teraz, żeby można było uzyskać jakiekolwiek działanie, muszę zdefiniować właśnie te dwa ostatnie pola. Na początek uruchomimy sobie program i zobaczymy, że jak piszę cokolwiek, co widać po tym moim wskaźniku tutaj, to nic się nie dzieje. Aby coś się działo, muszę dodać sobie tutaj game property. I to game property, zobaczcie, w przypadku tekstu jest podwójne. Mówiłem o tym już wcześniej, omawiając te properties w grze. Więc to, co muszę dodać, to jest text game property. Niezwykłe property, za chwilkę takie dodamy, ale text game. Takie text game property ma zablokowaną nazwę jako tekst, nie mogę jej zmienić i jest domyślnie typu string. I tak to powinno zostać tutaj, chyba żebym chciał wpisywać coś innego, na przykład tylko liczby. Ale zostawmy na razie string, domyślnie tak jak było. Teraz, jeżeli będę chciał cokolwiek wpisać w edytorze, czy też w grze, to muszę sobie to text property ustawić jako target tutaj. Ten target to jest mój tekst. Bam! Jeżeli teraz uruchomię taki sensor, to on tutaj jeszcze nie działa, dlatego że musimy włączyć możliwość logowania tych wciśniętych klawiszy. Logowanie polega na tym, że mam tutaj jeszcze jedno property. Tego property teraz tutaj nie ma. Muszę wybrać coś, co będzie miało wartość prawdziwą, wartość true. A więc dodam sobie jeszcze jedno property do tego mojego tekstu, naciskając na Add Game Property i to już nie tekstowe, tylko zwykłe. I to game property ustawię sobie na boolean, czy też na wartość logiczną. Mogę je nazwać nawet, jeżeli będę chciał, na przykład T albo logowanie. I teraz takie L, napiszę L, będzie krócej. Mogę teraz tą property wybrać z tego log toggle. O tutaj. Wybieram. Ustawione. I teraz, ponieważ ta property jest równa false, jest fałszem, ponieważ nie zaznaczyłem tego checkboxa tutaj, no to ten sensor nie będzie jeszcze działał w żaden sensowny sposób. Widzimy, że nasz tekst się nie zmienia. Jeżeli natomiast sobie przełączę tą zmienną, tą moją property, to w tym momencie w tym sensorze zostanie uaktywnione logowanie i to logowanie będzie wpisywane, czy też każdy klawisz wciśnięty przeze mnie zawierający literę będzie dodawany do tego mojego targetu tutaj, czyli do naszego property, które jest trybu tekstowego, czy tam typu tekstowego. Zobaczmy, jak to działa, już nie będę dłużej gadał. Uwaga, naciskam Q, naciskam W, E i tak dalej. Mogę pisać. To, co napiszę i wcisnę, to działa. Klawisz Backspace usuwa znaki z tego bufora, nawet te, które były wcześniej. Mogę napisać teraz coś od siebie. Na przykład pozdrowienia. Ha. Albo po prostu parę wykrzykników. Tak to działa. Więc jest to całkiem spoko sprawa. Jeżeli oczywiście teraz nacisnę klawisz Escape, to zakończę grę i wrócę do normalnego blendera, gdzie ten tekst miał swoją domyślną wartość z napisem tekst po prostu. Mogę także kombinować z tym moim sensorem w inny sposób. Na przykład, mogę na przykład zarzucić sobie, żeby działał ten sensor tylko wtedy, kiedy wcisnę jakiś klawisz i więcej go już później nie będę aktywował. Popatrzmy może, jak to wygląda. Zanim to nastąpi, na początku ustawię sobie tutaj coś takiego.
tak abyśmy mogli sobie pisać. Ok, teraz mogę tutaj wpisywać różne rzeczy. Ale jeżeli wcisnę jakiś klawisz i będę go trzymał, to zobaczcie, ten klawisz będzie powtarzany, ale będzie się pojawiał tylko jeden raz. I to jest działanie sensora w tym momencie. Natomiast jeżeli chciałbym, aby ten klawisz był powtarzany, na przykład zdefiniuję sobie, że to nie będzie All Keys, tylko po prostu klawisz A chciałbym powtarzać. Teraz będę miał taką sytuację, nie powtarza się. Gdybym chciał, żeby się powtarzał, mogę zaznaczyć sobie to True Level Triggering. I teraz, jeżeli uruchomię taki sensor, to to A w tym momencie znowu się nie powtarza. Trochę tutaj skopałem. Ech, niestety. Aby taki sensor działał wtedy, kiedy wzbudzana jest tylko jedna, jedyna akcja, tak naprawdę, to musiałem pokazać to chyba na innym przypadku, na innym przykładzie. Dodamy sobie teraz do tego sensora jakiś prosty aktuator i może inny obiekt, więc ten tekst wyrzucę. Dodam sobie teraz zwykłą kostkę, ok? I do tej kostki dodam ten sensor keyboard. Zdefiniuję keyboard w ten sposób, że jak nacisnę klawisz D, to w tym momencie będzie wywoływana akcja. Nie będę konfigurował teraz tego logowania, bo już nie chcę zbierać wpisywanego tekstu. Za to wezmę sobie aktuator taki jak Motion. Motion oczywiście będzie mi zmieniał położenie tej kostki, na przykład o 1/10 x w lokalnym układzie odniesienia, bo to jest L. No i teraz naciśnięcie D będzie mi w grze przesuwało taką kostkę. Jak widzimy, działa to elegancko. Zwróćmy przy tym uwagę, że jeżeli wcisnę klawisz D i mam uruchomioną grę tutaj, to wtedy ten sensor wzbudza się przez cały czas. Naciśnięcie klawisza jednokrotne powoduje, że moja kostka przesuwa się w sposób płynny, po prostu od razu, bez przerwy. Jeżeli tak nie jest, to znaczy, że możemy mieć starszą wersję Blendera, wtedy należy nacisnąć sobie tutaj True Level Triggering i wtedy uruchomić taką grę. Wtedy powinno być wszystko ok. Natomiast czasami zachodzi potrzeba uniknięcia takiej sytuacji, czyli chcemy, że naciśnięcie klawisza D powoduje tylko jedną akcję, tylko jeden skok takiej kostki i aby zadziałało kolejny raz, to musimy nacisnąć klawisz ponownie. Do tego celu właśnie służy ten klawisz Tap tutaj. Tap to jest inaczej uderz, klepnij, pacnij. Jeżeli włączę sobie taki tap i teraz uruchomię grę, to wciśnięcie klawisza D nie powoduje już dalszego przesuwania tej kostki, tylko muszę ten klawisz puścić i wcisnąć jeszcze raz. Jeżeli będę robił to dość szybko, to kostka będzie takimi malutkimi skokami przesuwała się naprzód. Ale niestety muszę naciskać ten klawisz kolejny raz. Muszę go naciskać ponownie, aby to działało. Więc mamy możliwość zrobienia tego w sposób płynny, tak jak teraz, albo zmuszenia nieszczęsnego gracza do i kompulsywnego, nieustannego naciskania klawisza. O, tak to działa. No i cóż, myślę, że to jest chyba wszystko dotyczące tego sensora, więc zapraszam Was po więcej w następnych poradnikach. Do zobaczenia!